ilu Niemców ja zabiłem w czasie powstania. Pierwszego Niemca, hitlerowca, zabiłem mając lat 14. Przestałem być dzieckiem i stałem się dorosłym. Bo wtedy, kiedy jeden nawet mały chłopiec zabija drugiego człowieka, to staje się dorosłym. I tak było w moim przypadku. Pamiętam moment, kiedy zapaliłam pierwszego papierosa, bo po prostu z głodu. Byłam strasznie głodna, a koledzy mówią, zapal, to ci się odechce. No i tak się zaczęło. Zaczęłam palić później. Tą noc to ja się uczciwie mówiąc bałem. Strzelałem, ale się bałem. Bo już wiedziałem, że jestem na tak zwane stracenie. No bo jak łącznik je przyszedł, a mnie nie było wolno zejść, bo ja miałem tam wyjść. To nie to, że ja się wycofam. No niestety rano, jak już nie miałem amunicji, no to zdjąłem panterkę. Zawinąłem karabinek, panterkę. Wujka puścili, bo miał opaskę Eisenbahn. Pracował na kolei, to kazali mu wrócić, a dziadka rozstrzelali. I prawdę mówiąc, powstanie to była zemsta za dziadka i ojca, żeby jak najwięcej tych Niemców pozabijać. Ta zemsta była jakimś pierwiastkiem na pewno niepozytywnym, ale była. Może dlatego poszedłem na medycynę, żeby w jakimś sensie zrekompensować to, co ja robiłem w czasie okupacji i w czasie powstania, zabijając przeciwnika. Ale tak to już było.